trenerka Turku. Szóste miejsce, ale chyba nie mieliście zbyt wielkich ambicji. Czy sam udział w tym wielkopolskim finale nie jest już dobrym wynikiem? Jest dobrym wynikiem, jest sukcesem. Nie byliśmy faworytem, mamy rocznik łączony. Trzy tylko dziewczynki z docelowego, czyli z 9 rocznika, czyli zespół w budowie, więc myślę, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy. No właśnie widać było, że duże rozbieżności i wzrostowe w warunkach fizycznych są i takie małe kurki i całkiem fajne warunki. Tak, są duże dziewczyny, no to wiadomo, że warunki lepsze, łatwiej się gra. Niemniej jednak te małe też tam coś pozytywnego wniosą do i wnoszą do zespołu. Liczymy teraz na mini siatkówkę, bo one są z rocznika 11, więc i 10, więc liczymy, że coś tam ugramy w czwóreczkach. Czyli w przyszłym roku ta młodziczka z pewnością będzie mocniejsza? No będzie zespół od nowa budowany, bo trzy opuszczą ten zespół, ale mamy nadzieję, że będziemy walczyć też w finale. No ale też widać, że jest to jednak szersza kadra niż na przykład mieliście w kadetkach. Tak, no nabór mamy fajny do małych dzieci, drabinka szkoleniowa nam się tworzy, jest więcej grup, w każdym roczniku już mamy dzieci, nie tak, żeby było ileś dziewczynek, 8 czy 6 w zespole, jak to było w seniorkach. Jakieś elementy szczególnie może Pani pochwalić u dziewczyn, które zaprezentowały podczas tego turnieju? Ja się cieszę z tego, że one zaczęły tworzyć zespół, bo nie było tego zespołu i na tym turnieju zaczęły walczyć. Trochę późno, ale jednak zaczęły walczyć o każdą piłkę i co było widać, te fajne dwa spotkania ostatnie już pokazały, że chcą grać i biją się. No to co, czekamy na wyniki lepsze, może medalowe w przyszłym sezonie? No my też taką mamy nadzieję i życzymy sobie tego. A tymczasem na mini. Do zobaczenia. Dzięki. Trenerze, fajny zespół, ale nie udało się awansować do 1/8 finału. Jak trener to odbiera? To jest ogromna porażka, czy to jest raczej w ramach takiego doświadczenia dla tych dziewcząt na przyszłość? No nie no, przegraliśmy zasłużenie, no nie wykorzystaliśmy swoich szans po prostu. Ten mecz dzisiejszy pokazał to no już wybitnie, bo jeżeli wygrywamy pierwszego seta i prowadzimy 23-18 w drugim, wystarczy dwie akcje dobrze skończyć i mielibyśmy my awans dalej. No, ale w tym momencie te moje dziewczyny nie wytrzymują po prostu psychicznie, robimy proste błędy, zaczynam się, tak w cudzysłowie powiem, bać wygrać, tak? W tym momencie pewności siebie brakuje, zresztą tak wyglądały 3 z 5 meczy naszych tutaj na tym turnieju, także to nie jest też przypadek. Ja jestem zadowolony z dziewczyn, no z wyniku na pewno nie, no ale gratuluję tutaj w imieniu Kalisza, mojego klubu i osobiście mnie, wszystkim zespołom, które awansowały. Poziom był naprawdę wysoki, dużo fajnych takich spotkań było. No, na mnie po prostu żal jest jako trenerowi, że nam się nie udało. Rozegraliście najwięcej tiebreaków, bo aż 3 tiebreaki. No i w każdym, tak jak Pan powiedział, że brakło tej chłodnej głowy. Czy to będzie procentowało na przyszłość u tych dziewcząt, jak trener myśli? Ponieważ no, trener od lat pracuje z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą. Tak, ja myślę, że po prostu to jest też taka dla nas nauczka, doświadczenie, ponieważ no, ten zespół powstał praktycznie w tym roku dopiero. Trenujemy ze sobą od września. Brakło jakby takiego skompletowania tego wszystkiego na boisku. Tych meczy było za mało, żeby one no, stały się pewniejsze jakby. I te właśnie w tych końcówkach to, co brakowało, to brakowało tego doświadczenia boiskowego takiego i zgrania ze sobą. Czy te dziewczęta będą miały okazję w przyszłym roku grać w tym samym zespole, w kadetkach? Czy to już jest rocznik docelowy młodziczki? Tak, to znaczy nie wszystkie, ale te dziewczyny no, przechodzą już do kategorii wyższej. No, mam nadzieję, że zostaną wszystkie, także no, będziemy budowali, ponieważ zostaje zespół kadecki, który mamy już, no to będę się starał namówić klub do tego, żebyśmy wystartowali w kadetkach 2 zespołami. Czy jakieś elementy, które dziewczyny zaprezentowały dzisiaj na boisku, coś, czego się uczyliście dzisiaj? Dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj wybitnie wyszło, z czego trener jest zadowolony, a ewentualnie może są takie elementy, które jakby zawiodły. To znaczy, na pewno jestem zadowolony z zagrywki, bo jako jeden z nielicznych tutaj zespołów potrafiliśmy grać taktycznie w zadane strefy. I tutaj to nam wychodziło. No nie jestem zadowolony przede wszystkim z przyjęcia. No tutaj polegliśmy właśnie w tych ważnych setach.
przegraliśmy w tym elemencie. Teraz droga do domu, roztrenowanie. Czy te dziewczęta jeszcze będą brały udział w tym roku, w tym sezonie w jakichś turniejach towarzyskich? To znaczy na pewno, tak? Tylko no, w tej chwili jeszcze mamy do skończenia mecze w drugiej lidze. Mamy za tydzień już mamy ćwierćfinały kadetek, gdzie część tych dziewcząt, no trzy na pewno będą w składzie tego turnieju ćwierćfinałowego. Czyli co, teraz trzymamy kciuki za kadetki, za dalszy rozwój tych dziewcząt i może w przyszłym roku będzie większy sukces. No bardzo dziękuję. Chciałbym, żeby tak było. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zadowolony trener Woleja Poznań. Tak. Czwarte miejsce. Czy to satysfakcjonuje? Czy mogło być lepiej? Czy jest to ogromny sukces? Mogło być gorzej? Musi cieszyć. Przecież my graliśmy głównie rocznikiem 2010, który jeszcze za rok będzie w młodziczce, tak? Z całej kadry 14 były tylko trzy zawodniczki z rocznika 2009, tak? Który odejdzie do kadetki. Także to musi cieszyć. Takie dzieci wygrały, to czwarte miejsce. Dzieci. To były również dziewczęta, które w ubiegłym roku odniosły ogromny sukces w kinderkach. Tak, tak. Sześć z nich było w kinderach. Tak, tak. No, dokładnie. Czy właśnie to doświadczenie z kinderów, że tak daleko zaszły, bo przecież byliście w finale Polski, zaprocentowało właśnie w tych rozgrywkach młodziczek? Nie wiem. Myślę, że wszystko jakoś tam procentuje. My w sumie, żadna z nich nie grała, może poza tych trzech, poza tymi trzema dziewczynkami. Trzy tylko grały w młodziczkę, reszta to jest świeże, zawodniczki. Na przykład rozgrywająca dopiero nauczyła się w lipcu, dowiedziała się, że w ogóle będzie rozgrywającą. Tak. Wcześniej kopała? Nie, my w kinderach gramy w kółko, tak zwane, czyli wszystko, wszystkie umiejętności kształtujemy. Jesteście bardzo młodym klubem i właściwie tak młody klub, a już awans do rozgrywek szczeblowych. Jak to się robi? Nie było łatwo, przecież do ostatnich piłek nie było wiadomo, czy awansujemy. No, grają sinusoidalnie, czyli mają takie dołki, mają po prostu taki wiek. nie wiem. Pracujemy i robimy to wszystko, żeby tak było. Jak duża grupa jest tych dziewcząt, z których mogłeś wybrać sobie te najlepsze, które grały w tym finale? To znaczy mamy dwie młodziczki, tak? Natomiast ja sobie już taką ustaliłem grupę 14 zawodniczek, dołożyłem jeszcze dwie z mini, tak 16 zawodniczek. Wybrałem sobie taką kadrę, która będzie nas reprezentować w finale wojewódzkim, i dalej. Tak? I teraz to okazuje się, że dalej. No to dobrze, jakie cele w takim razie? Jesteście w 1/8, co dalej możecie osiągnąć z tymi dziewczynami? I z tym sztabem oczywiście. Gramy, co się da, żeby ugrać jak najwięcej, tak? Jak najdalej zajść i zobaczymy. Nie zakładamy celów, po prostu tak jak nasz klub, my po prostu rozwijamy zawodniczki. Idziemy tam, gdzie się da najdalej, żeby zdobyły jak największe doświadczenie. Czy to, że te dziewczęta są jeszcze młodsze i będą mogły grać w przyszłym sezonie jeszcze raz w młodziczkach, oznacza, że będzie problem z wystawieniem zespołu kadetek w przyszłym sezonie? Nie, dlaczego? Ja większość z nich będę ogrywał w kadetkach. Na pewno tą pierwszą szóstkę, może ósemkę. Natomiast, bo mamy dużo tych dzieci, z rocznika 2010 szczególnie, które będzie miał odpowiadać w młodziczce. Także trzeba będzie im zapewnić dużo rozgrywek, żeby miały po prostu gdzie ogrywać się meczowo. To jak takie rozgrywki miałyby wyglądać, żeby miały dużo grania? No w jakim sensie? Czy trener ma jakiś w głowie system rozgrywek, który by powodował, że dziewczyny by miały dużo grania? To znaczy tak, najlepsze, te, które już się wyróżniają, chociażby kadrowiczki, wolałbym, żeby już grały jednak w kadetce, tak? Bo nie chcę mówić, że poziom będzie za niski, bo to bym kogoś obraził, ale po prostu chcę, żeby nie miały łatwo, może w ten sposób, tak? A jeżeli wówczas te słabsze młodziczki nie dostaną się do finału, to co wtedy? Nie, będziemy patrzeć jakieś ważniejsze mecze, po prostu będziemy je ściągać, ale zobaczymy. W każdym razie wiecie już, gdzie jedziecie na kolejny etap? Do Lubuskiego,
prawdopodobnie, ale jeszcze nie sprawdzałem tego, bo nie sprawdzałem. Który mecz był najtrudniejszy dla Was? Najtrudniejszy? Zdecydowanie z Kaliszem, bo to był mecz taki ważny, który byśmy przegrali, już by nie było o co grać tak naprawdę. Tak jakby już byliśmy przy ścianie. Mecz z Piłą był bardzo równy, też taki zmienny. Przegraliśmy go 2-1 i z Kaliszem już po prostu trzeba było wygrać. Tak? No bo wiedzieliśmy, że rano jest Energetyk i która drużyna jest już ograna, starsza rocznikowo i będzie ciężko i było ciężko. Natomiast liczyliśmy też, że z Turkiem powalczymy, też się udało powalczyć. Także te dwa mecze z Kaliszem, który był jak to, mecz o wszystko tak zwany, i wygraliśmy go 2-1 też po trudnej walce, nie było łatwo. Mocne głowy mają dziewczyny. Okazuje się, że tak. Gratulacje w takim razie i czekamy na więcej. Dziękuję bardzo. Agnieszka Kosmatka, bardzo szczęśliwa trenerka po ostatnim meczu. Duże emocje? No prawdziwy roller coaster, tak? To Energylandia to chyba dzisiaj była mało tutaj powiedziane, co działo się w trakcie tego meczu. No, mój zespół właśnie tym się charakteryzuje, że u nich nie ma półśrodków, jest albo bardzo dobrze i potrafi grać naprawdę na super poziomie. Fajnie się dziewczyny też uzupełniają. Tu przede wszystkim szacun dla naszej młodej libero, która tak naprawdę jeszcze gra w czwórkach, tak? A w trakcie turnieju no była po prostu taka potrzeba, żeby zmienić te libero i dała radę, pokazała charakter i to opanowanie, czego nam było właśnie potrzeba. Te dziewczyny długo z sobą grają, czy one się zgrywają w ciągu tego roku? No bo bardzo ważne tutaj było zrozumienie u Was na boisku. Te dziewczyny są z naszego szkolenia. My tak naprawdę, chyba jako, nie wiem, my i Turek tutaj w tym turnieju mamy praktycznie swoje wychowanki i tym się szczycimy. Tak, te dziewczyny grały już, będąc w szkole podstawowej chyba bodajże w 7 klasie, stworzyliśmy 2 zespoły młodziczki. To był drugi zespół młodziczki pod wodzą Tomka Idzikowskiego, któremu tutaj też serdecznie dziękuję i gratuluję super roboty. No i to zaprocentowało to właśnie, że te dziewczyny grały już wcześniej. Zespół praktycznie tylko uzupełniony właśnie wspomnianą libero, młodszymi dziewczynami w kwadracie i środkową Julką Paczkowską, która też dopiero tak naprawdę od roku gra w siatkówkę, druga nasza środkowa. No więc chylę czoła przed tymi dziewczynami, bo naprawdę, naprawdę kawał dobrej roboty przy niewielkich zmianach, bo praktycznie, tak jak powiedziałam, tylko libero była wymieniana, graliśmy od piątku z dużym obciążeniem, dziewczyny wytrzymały, także jestem z nich bardzo dumna. To znaczy, że są tak dobrze przygotowane fizycznie? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. No tutaj to, że wytrzymały faktycznie, no to te przygotowanie fizyczne tutaj pokazało, znaczy ten wynik pokazał, że są dobrze przygotowane fizycznie. Czy dla SPS-u Boks Pro, Volley, Piła, to trzecie miejsce to jest ogromny sukces? Czy na przykład liczyliście na coś więcej? Czy może jest to na tyle sukces, że jednak gracie dalej? Jest to na pewno sukces. Zawsze jako sportowiec, ja jeszcze grając i tutaj tłumaczę dziewczynom, że zawsze się przyjeżdża wygrywać. Myśli się, przynajmniej ja tak myślę, o tym najwyższym podium, ale my tu mamy naprawdę w Wielkopolsce z kim grać, z finalistami praktycznie co roku Mistrzostw Polski, medalistkami. Także cieszę się z tego trzeciego miejsca. Nie ukrywam, że też było blisko jeszcze do może lepszego koloru medalu, ale jesteśmy naprawdę dumni. Ja jestem bardzo zadowolona z tego wyniku. Czy wiecie już, na co możecie liczyć dalej na rozgrywkach centralnych? No bo tutaj świetnie graliście, poziom bardzo wysoki i wiadomo, że te najbliższe mecze w 1/8 nie powinny być aż tak bardzo trudne, bo te okoliczne województwa nie są tak mocne. No z tego, co się orientuję, chyba trafiamy gdzieś do zachodniopomorskiego tego rejonu. No zobaczymy, tak? Ta gra, jeśli chodzi o młodziczkę, to nie tylko my, ale tu widać we wszystkich zespołach, że to były tak duże emocje. Mimo fajnych już umiejętności, to jednak te emocje naprawdę grają tutaj czasem bardzo dużą rolę i to jest tylko kwestia opanowania się, myślę, bo poziom jest, tak? Tutaj emocje będą na pewno dużo, no będą bardzo mocno decydowały też o tym, jak potoczą się dalej nasze losy. No właśnie, czy rola takiej trenerki, która była zawodniczką, która pewnie sama przeżywała też takie emocje, jest wartością dodaną przy trenowaniu dziewczyn? Bo ja już usłyszałam od jednego mężczyzny, że siatkówka kobieca to nie jest siatkówka, baby to zupełnie inny rodzaj sportu.
Znaczy nie chciałabym polemizować tutaj z tym panem. To jest wdzięczna praca, to jest naprawdę zupełnie inne, co, inne odczucia, zupełnie inne emocje, stojąc przy tej linii, przeżywając z tymi młodymi zawodniczkami te wygrane i te porażki, te, te lepsze i gorsze momenty. I to ma naprawdę swój urok. Cieszę się, że wybrałam taką drogę, bo sprawia mi to super frajdę i spełniam się w tym i widzę, że dziewczyny no, idą za mną, słuchają tego, co, co staram się ich przekazać, bo tak jak już pani powiedziała, jestem praktykiem, który który na boisku spędził trochę lat i, no i cieszę się, że mam z nimi ten kontakt, że one starają się jednak ode mnie jak najwięcej chłonąć tych podpowiedzi, tej wiedzy. No i, no i mówię, no dla mnie praca z dziewczynami jest super wyzwaniem i cieszę się, że z nimi pracuję. A jak z rodzicami? Bo tutaj widać było, że ogromna rzesza rodziców przyjechała, aż trudno ich było opanować tak naprawdę przez speakera, który musiał ich kilkakrotnie wzywać, ale widać, że te emocje, że to rodzice żyją tymi dzieciakami. No i tak powinno być, tylko tak jak nasi rodzice pokazują tutaj te mądre kibicowanie, oni zawsze są z dziewczynami i wspierają, bo te młode dziewczyny potrzebują tego wsparcia. Sama miałam takie wsparcie w swoich rodzicach i wiem, że w tych trudnych chwilach mądra ocena sytuacji, czasem te emocje, które ja przeżywałam, a oni jakby to wszystko stopowali, tłumaczyli i też, też to bardzo dużo pomaga, pomaga takie wsparcie rodziców. Super atmosfera, to praktycznie na każdy mecz ekipa rodziców za nami jeździ, gdzie nie gramy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zachodnie Pomorskie też pojadą? Oj, to już jestem pewna, już pewnie zaraz będą przebierać nogami i czekać, gdzie faktycznie pojedziemy, żeby sobie logistykę całą ogarnąć. To tymczasem gratuluję, wracajcie spokojnie do domu. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Wicemistrzyni Wielkopolski Młodziczek. Droga Malwino, czy to jest to, co planowałaś osiągnąć, czy jest niedosyt, czy może jest to jednak sukces, że na przykład nie brąz, albo czwarte, piąte, szóste? Ambicje miałyśmy na złoto, wiadomo, po to jest ten turniej, żeby tutaj przyjechać i walczyć o, o to złoto. Cieszymy się ze srebra, daje nam to awans do rozgrywek centralnych i chyba taki był plan, żeby awansować. Szamotuły dla mnie srebrem, 4 lata temu z rocznikiem 2005 też zdobyłam srebrny medal tutaj na finale wojewódzkim, więc chyba to srebro tutaj jest mi pisane. A coś więcej, w tamtym roku byłyście czwarte, mimo wszystko dostałyście się do finału Mistrzostw Polski. Czy w tym roku jest również taki cel? Jesteście wicemistrzyniami, czyli co? Tak, cele mamy jasno postawione, chcemy być w finale Mistrzostw Polski i myślę, że każdy zespół, który tutaj przyjechał, taki miał cel, żeby tam się znaleźć. No i myślę, że srebro to jest dobra przepustka do tego, żeby powalczyć w Polsce o, o ten awans. Jak oceniasz poziom tych rozgrywek? Bo pewnie widziałaś inne zespoły, widziałaś jak na tle tych sześciu wyglądacie wy, wyglądają szamotuły. No na 5 spotkań 4 wygrane. Ostatni mecz z szamotułami, brawo dla nich, super spotkanie, przycisnęły nas zagrywką i myślę, że nad tym detalem musimy popracować troszeczkę nad przyjęciem i nad naszą głową, żeby w takich momentach jednak dążyć do tego i przełamać przeciwniczki. Czy prawdziwe jest tutaj to powiedzenie, kto zagrywa, ten wygrywa? Myślę, że w młodziczkach tak. Dużo, dużo jest takich sytuacji. No, stanęłyśmy tak naprawdę 2 razy w pierwszym i w drugim secie. Kaja nas ustrzeliła. No i tyle. Wyciągamy wnioski i pracujemy dalej. Czy ten rocznik, który ty prowadzisz, to ty prowadzisz je może od minisiatkówki? Jak ty długo z nimi pracujesz? To już jest rocznik ostatecznymi młodziczki, czy część dziewczyn będzie mogło jeszcze brać udział w przyszłym roku? Ja prowadzę je od zeszłego roku. W zeszłym roku grałyśmy już młodziczkę. Na 12 osób mamy 9 z rocznika docelowego i 3 młodsze. A czy te 9 one brały udział w ubiegłorocznych finałach? Nie. 3 tylko brały udział w ubiegłorocznych finałach, a reszta dla nich to jest pierwszy raz. Czyli można powiedzieć, że 3 doświadczone, a reszta dopiero raczkuje w tych takich centralnych rozgrywkach. Tak, dokładnie i myślę, że są odważne, ambitne i dążące do celu, więc myślę, że na finał będziemy gotowe. Jak to się pracuje z takimi dziewczynami? Bo wiadomo, to już one wchodzą w taki wiek, gdzie albo rodzice presję wywierają na naukę, albo dziewczyny hormony buzują i jakieś inne zainteresowania. Jak udaje ci się je utrzymać, trenować 5 razy w tygodniu, no i żeby one jeszcze grały? Przede wszystkim są to ambitne dziewczyny stawiające na sport. Myślę, że
są w stanie pogodzić naukę. Rozmawiamy ze sobą, stawiamy dużo na rozmowę. My też mamy kontrolę, pytamy się, jak im idzie w szkole. To nie jest tak, że muszą być na 5 treningach. Jeżeli mają jakieś coś ważnego, sprawdzian, to jesteśmy w stanie im dać czas na tą naukę, żeby to wszystko współgrało i rodzice mają do nas zaufanie, że to kontrolujemy i to dobrze funkcjonuje u nas w klubie. Czy ty już na tym etapie jesteś w stanie ocenić, że jakaś młodziczka ma zadatki na siatkarkę reprezentacyjną? Tak, myślę, że tak, ale to jeszcze mają dużo czasu do tej siatkarskiej reprezentacji, więc na spokojnie. Czy już wiecie, gdzie na 1/8? Prawdopodobnie Stężyca. No to do zaprzyjaźnionego klubu. Dziękuję bardzo i gratulacje. Nie, dziękuję pięknie. Pani Patrycjo, trenerko UKS-u Szamotulanina Szamotuły, mistrzów Wielkopolski młodziczek, owinięta flagą. Proszę. Szczęśliwa? No bardzo szczęśliwa. Spełnienie takiego małego marzenia. Ciężko było zapanować nad tymi dziewuchami, odkąd przejęłaś je, bo ty już drugi rok z nimi pracujesz. Tak, połowa ekipy zeszłoroczna. Ciężkie charaktery, ale pasują do mnie, bo mój jest również ciężki, także dopełniamy się w 100%. Nie ma głaskania? Jak potrzeba, to jest głaskanie, ale one raczej potrzebują takiego kogoś, kto je tam napędza do przodu i motywuje do pracy. No dobra, to z taką trenerką, z takimi babami, jakie masz w zespole, co możecie osiągnąć? Teraz już wszystko, już teraz przed nami stawiamy sobie najwyższe cele, udowodniłyśmy, że jest to zespół waleczny, który nie odpuszcza i jest w stanie walczyć o najwyższe medale w Polsce. Czy Szamotulanie i Szamotuły w kategorii młodziczek ma jakieś słabe strony? Dzisiaj w ogóle ten turniej pokazał, że nawet jeśli ta słaba strona gdzieś tam się na chwilę ujawniła, to jest ekipa, która tuszuje to i zapełnia tą lukę. A najmocniejsza strona? Waleczność. Jest to mega waleczny zespół, który nie odpuszcza i walczy o każdą piłę. W sztabie szkoleniowym macie dosyć szeroki sztab. Od czego, czy jesteście jakoś tam podzieleni, że ktoś odpowiada, nie wiem, za zagrywkę, ktoś odpowiada za atak, a ktoś odpowiada za emocje? Głównie treningi prowadzę ja razem z trenerem Kaziem. No to jest takie, rzeczywiście dopełniamy się. Ja jestem tym złym, jak już mówiłam w zeszłym roku policjantem, ten trener Kazio był tym dobrym. Ale to tak to funkcjonuje, że po prostu bez słów się rozumiemy i wiemy kiedy co, kto ma zrobić. Jak trenerka Patrycja nakrzyczy, to wypłakać się idą do pana Kazia? Te dziewczyny nie płaczą, tylko ze szczęścia. Ile masz w składzie tych dziewuch? Mieliśmy 16-osobową ekipę na tym turnieju. I cała 16 będzie walczyła dalej o finał Mistrzostw Polski? Myślę, że tak, a jeszcze są kolejne, które na zapleczu drugiej młodziczki, które już tam zaczynają z nami trenować i walczą też, żeby wejść do ekipy. Czyli ta 16 nie może być pewna udziału? Nigdy nie można być niczego pewnym. To pokaż na tą flagę jeszcze. A medal? To twoje pierwsze złoto? Jako trener? Owszem, tak. A jako zawodniczka? No było. Kilka, praktycznie w każdej kategorii złoto udało się ugrać. Czyli masz czym motywować dziewuchę? Mam, ale szczerze powiem, że po tym turnieju chciałabym grać w takiej ekipie, jaką mam teraz. A co taka grająca trenerka, która, jak sama powiedziałaś, zdobyła już wiele medalów w każdej kategorii, może mieć wartością dodaną w porównaniu do trenerki, trenera, który nigdy nie był zawodnikiem? Takie doświadczenie boiskowe mi akurat służy. Wiem, że wiele sytuacji inaczej wygląda na boisku, inaczej poza i po prostu wielokrotnie rozumiemy się z dziewczynami, bo wiem, o co im chodzi, one wiedzą, o co chodzi mi, także to jest super, mega. Kłóci się czasami? I z dziewczynami? Przecież nie można się kłócić z trenerem. Dziękuję bardzo. Wszystko na temat. Dziękuję.